No nic, no, musimy obejrzeć godzinny filmik. No i tyle, no nie ma jakby silnych na to, nie ma silnych na to. Spartiatix! Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, w której wschodni podmiot po cichu wkracza do Polski i zaczyna budować kapitał społeczny, współpracując z najbardziej wpływowymi ludźmi w kraju, którzy kształtują... I to jest ta czeczeńska federacja, tak? Czy jak to się nazywa? To ACA. Kapitał społeczny, współpracując z najbardziej wpływowymi ludźmi w kraju... Subik? Wyświetli się zaraz, bo się to buguje, wiesz? Kształtują popkulturę i umysły młodych ludzi. Akurat nie wiem, czy tak się składa, że to nie jest hipotetyczna sytuacja. Takie coś naprawdę się wydarzyło i polski internet zna tę akcję jako High League, lecz nazwa powinna tak naprawdę brzmieć Czeczeńska Liga Freakfightowa. Temat jest tak wielowątkowy, że aby przedstawić go w zrozumiały sposób, materiał został podzielony na 5 rozdziałów. Kto za to odpowiadał oraz jakie miał z tego korzyści, jakie pozabiznesowe cele mogły być realizowane przy okazji. A Japczan chyba się miał bić tam ostatnio, coś kojarzę. Ogłaszali go, tylko nie wiem z kim. Dlaczego sprawą zainteresowało się ABW? Zapraszam do oglądania. Rozdział pierwszy. Od czego wszystko się zaczęło? Żeby zrozumieć, co się wydarzyło, musimy się cofnąć do roku 2009. Wówczas organizacja ACB, Absolute Championship Berkut, została założona przez Majrbeka Kasiewa, Czeczena przyjaźniącego się z Kadyrowem. Kadyrow jest znany w Polsce m.in. z tego, że ma powiązania z Putinem. Dzięki tej organizacji zawodnicy z klubu Berkut Fight Club... Dzięki Derox za 2 lata. Nie pisz tak. Dostali możliwość rozwoju. Dlaczego MMA jest tak ważne dla władz Czeczenii? Od dawna zawodnicy pochodzenia czeczeńskiego odnoszą spore sukcesy w tym sporcie, głównie ze względu na swoją siłę i trudne warunki, w jakich dorastają, dzięki czemu ich ciała przystosowane są do sporego wysiłku. Ramzan Kadyrov postanowił, że uczyni z MMA naczelny towar eksportowy Czeczenii, co wzmocni jego wizerunek na arenie międzynarodowej jako silnego przywódcę. Można powiedzieć, że Ramzan Kadyrow... On z siebie robi takiego kozaka jak Putin, że nagrywa z niby kozakami, albo na prawdziwymi kozakami z UFC i ich pokonuje, tak? Że niby jest takim kozakiem. Ale i kluby. Zrobił z MMA sport narodowy w swoim regionie oraz posiada koneksję z zawodnikami z federacji UFC. Ale zapytasz, kim jest ten Kadyrow? Mnie interesna Polsza, no. Polsza, czego dobywается, no. Ja bym go poskładał. Będzie 150 kg waży. Pokażę wam, na co wy sposobni. Co? Zabierajcie do swojego oręża, swoich najomników i poprosite do oficjalne извинения za naszego posła. My to prosto nie zostawimy. Miejcie w виду. Czeczenia to republika autonomiczna ze stolicą w mieście Grozny, wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej. Jeśli chcesz osobny materiał analizujący powiązania Kadyrowa z Putinem, to daj znać w komentarzu. Ramzan Kadyrow to jest jakaś marionetka Putina, władzę kompletną, a także łamie większość praw człowieka. Kobiety w Czeczenii są własnością mężczyzn. Występują czystki antyhomoseksualne, gdzie potajemnie porywa się, więzi i torturuje ludzi. Prócz tego przez władze dokonywane są pozasądowe zabójstwa, których celem są osoby ze względu na ich domniemaną orientację seksualną. W tym ultrakonserwatywnym społeczeństwie występują obozy koncentracyjne. Kadyrow był wielokrotnie oskarżany o udział w porwaniach, zabójstwach i torturach obrońców praw człowieka. Nie będzie bana za takie rzeczy. Krytyków i ich krewnych zarówno w Czeczenii, jak i innych regionach Federacji Rosyjskiej. Kadyrow jako przyjaciel i marionetka Putina wspomógł go w wojnie na Ukrainie swoimi wojskami, a aktualnie grozi Polsce. Dlatego już rozumiesz, że wszystko co połączone z Czeczenią i Kadyrowem powinno być traktowane jako zagrożenie dla dobra narodu. Wracając do Federacji ACB należącej do Majrbeka Kasiewa, przyjaciela Kadyrowa. 31 stycznia 2015 roku... Polska versus Rosja 2K15, co to jest? O, Mamed się tam bił. Ty, jeszcze on ma powiązania? Czy wiem, że on jest z Czeczenii, ale... On chyba uciekł z tamtego kraju, nie chciał tam mieszkać. Czy to się zaraz okaże, że on też ma powiązania? Dzięki Dymek za 15 lat. w Orlen Arena. Jak ustawienie kamerki? No takie jak zawsze, o co mu chodzi? Tylko krzesło jest wyższe, bo używam starego krzesła, więc jest trochę wyżej. Na Płock została zorganizowana pierwsza ich gala poza Czeczenią pod tytułem ACB-13 Poland vs. Russia. Nic dziwnego, że na przykład gala ACB-63 była transmitowana na Polsat Sport. Kiedy pojawia się okazja i pieniądze, to ciężko odmówić. 28 listopada 2018 roku szef Republiki Czeczeńskiej Ramzan Kadyrov ogłosił, że jego organizacja World Fighting Championship Akhmat WFCA i organizacja jego przyjaciela Majrbeka Kasiewa Absolute Championship Berkut ACB połączą się w jedną organizację ACA Absolute Championship Akhmat. Przedstawicielem ACA na nasz region świata był Bajsangur Edelbiев, z którym można znaleźć multum wywiadów na YouTube. Syn Kadyrowa walczył na jednej z gal ACA z podkładającym się rywalem, co dobitnie pokazuje, kto ma prawdziwą władzę. Z gwiazdą UFC Khamzatem Chimaevem w swoim narożniku Ali Kadyrov, syn czeczeńskiego dyktatora, odniósł swoje pierwsze profesjonalne zwycięstwo w mieszanych sztukach walki. 15-latek pokonał innego debiutanta, Islama Akbarowa, przez TKO w pierwszej rundzie. Ale to jest sadge dla tego drugiego 15-latka, że trafił akurat na syna tego Kadyrowa. Wyobraź sobie, zaczynasz karierę i już jest spieprzona, bo musisz przegrać, bo tak. Ma pecha giga, co? Która była oczywiście ustawioną walką. Kadyrow Junior wykonał serię mięśnych uderzeń, które wydawały się wyrządzać niewielkie obrażenia przeciwnikowi. Niemniej jednak sędzia najwyraźniej widział wystarczająco dużo i przyznał Kadyrowowi zwycięstwo przez TKO w przerwie na nieco ponad 2 minuty przed końcem rundy. Podsumowując, organizacja ACA została połączona z ACB Majrbeka Kasiewa, przyjaciela Kadyrowa i WFCA organizacji Kadyrowa w 2018 roku. Zarządzał ACA Bajsangur Edelbiев, gdzie dopuszczono się nawet ustawionej walki na korzyść syna Kadyrowa. 20 grudnia 2020 roku Departament Skarbu USA ogłosił sankcje wobec ACA i Akhmat MMA ze względu na związki z osobą Kadyrowa. Z tego powodu żaden amerykański obywatel ani firma nie może robić z nimi interesów, co oznacza, że wszyscy amerykańscy zawodnicy mogą zostać ukarani grzywną lub więzieniem, jeśli będą walczyć dla organizacji. Organizacja wróciła do Czeczenii tworzyć galę w swoim regionie. Jednak miesiąc później powstaje spółka Age Agency. Data rejestracji 28 stycznia 2021 roku, chwilę po banie nałożonym przez rząd USA. Z biegiem okoliczności w spółce tej znajduje się znajome nazwisko Edelbiев, czyli rodzeństwo osoby zarządzającej ACA, organizacji Kadyrowa. Warto przytoczyć, kto jest w spółce, bo to kluczowe dla zrozumienia powiązań. Prezesem jest Kasbi Edelbiев, urodzony 1996. Drugą osobą jest Diana Edelbiewa, urodzona 1991. Rodzeństwo Edelbiев posiada 60% udziałów. Trzecią osobą jest Sławomir Bielski. To on w styczniu... Dzięki ZUS-PAN za 2 lata. W dniu 2018, a więc przed Fame MMA... Ty, ale to jest Magical? ...organizować walkę Magicala z Rafonixem, ale Rafonixowi nie pasował jakiś aneks do umowy i nie chciał tego podpisać. Bielski chwali się również na swoim Facebooku wyjazdami na wschód i spoufalaniem się z Czeczenami. Na zdjęciu możemy go uświadczyć z Bajsangurem Edelbievem, tym co zarządzał ACA. Kim dokładnie jest ten biznesmen i dlaczego tak blisko mu do czeczeńskiego MMA i tamtejszych wpływów? Nie wiadomo, może sam kiedyś się na ten temat wypowie. Czwartą osobą jest Magdalena Żernicka, była lub obecna partnerka Malika Montany. Malika Montany, który twierdzi, że mógłby nagrać utwór muzyczny z Kadyrowem, co świadczy, że chyba nie... Malik do końca rozumie powagę sytuacji. Na chwilę trzeba się zatrzymać przy Sławomirze Bielskim, bo wiemy, że próbował zorganizować walkę Magicala z Rafonixem przed erą Freak Fightów. Czyli dostrzegał duży potencjał w takich przedsięwzięciach. Kilkanaście dni po zamknięciu ACA na rynku światowym nagle otworzył spółkę z Czeczenami. Przecież mógł otworzyć swoją federację od okresu 2018 do 2021, lecz jej nie otworzył. Możliwe, że... Czekaj, oni są w narożniku Mameda? Ci, co założyli potem High League? Czyli Mamed serio jest tu zamieszany też. Potrzebował do współpracy czeczeńskiej pomocy i trzeba wysunąć kilka pytań. Dlaczego wszedł w spółkę z Czeczenami? Co każdy z nich wnosił do tego biznesu? Jakie ma powiązania ze Wschodem? Skąd posiadał takie znajomości? To nie jest przypadek, że jest na zdjęciach z 2016 roku z Bajsangurem Edelbievem. Rozumiem, foka. Skąd mieli pieniądze na organizację pierwszej gali i wiele innych pytań, które mogą zadać pani High League. Skąd nowa działalność wchodząca do Polski z większością udziałów należącą do Czeczenów tuż po zamknięciu ACA miała pieniądze na organizację gali High League na tak wysokim poziomie? Patrząc na jakość tej gali, można łatwo stwierdzić, że budżet na jej organizację był naprawdę spory. Zwłaszcza jeśli zestawimy ją z konkurencją. O Fame MMA można dużo powiedzieć, ale jednak ta organizacja skalowała swój biznes z roku na rok. Początkowe gale wyglądały mocno amatorsko, zaczynali od walk osób, których nikt nie znał, jak Wiewiór czy Michał Handke. Z gali na galę cała logistyka, budżety i nazwiska rosły wraz z rozwojem działalności. Tymczasem na rynek wchodzi podmiot z czeczeńskimi udziałami. Czyli natural versus stery. Tak, ale przebija w wielu aspektach Fame MMA, organizując debiutującą galę w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie. Biorąc z rynku influencerskiego jedne z największych nazwisk, odkupując prowadzącego konferencjera Pawłowskiego, a dodatkowo twarzą projektu staje się jeden z najpopularniejszych przedstawicieli branży muzycznej w Polsce, Malik Montana, którego określa się mianem włodarza. Skąd kilkanaście dni po zbanowaniu ACA pojawiła się organizacja... No ciekawe, a Paszaś coś wypowiadał, czy nic, odciął się? Organizacja z takim budżetem oraz możliwościami logistycznymi. Skąd dwudziestoparolatek, prezes pochodzenia czeczeńskiego, rocznik 9-6, miał takie pieniądze, wiedzę lub wpływy, żeby stworzyć High League? Nawet dla ABW cała sprawa wydawała się niejasna. Decyzją z 29 maja 2023 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podjęło decyzję o zamrożeniu środków finansowych spółki High League. Resort przyjrzał się właścicielom spółki, której większość udziałów ma należeć do obywateli Rosji, mających powiązania z przywódcą Czeczenii i zbrodniarzem wojennym Ramzanem Kadyrowem. Zacytuję fragment. Rodzina Edelbiew ma utrzymywać relacje z przywódcą Czeczenii Ramzanem Kadyrowem, oddział specjalny Ramzana Kadyrowa. Dzięki Shiner Pyly. Przywódcą Czeczenii Ramzanem Kadyrowem, oddziały specjalne Ramzana Kadyrowa zaangażowane są w działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, a rekrutacja do nich ma odbywać się m.in. za pośrednictwem klubów mieszanych sztuk walki. Oraz ten fragment. W związku z brakiem możliwości organizacji eventów ACA na terenie Europy utworzono Federację High League, która umożliwia osobom powiązanym z Ramzanem Kadyrowem kontynuowanie działalności w Polsce. Ponadto do wymienionego wniosku ABW dołączyła załącznik, który ma charakter dokumentu niejawnego opatrzonego klauzulą poufne. Decyzja władz Polski ma zatem uniemożliwić czerpanie korzyści z reżimu Kadyrowa, a także wspieranie jego działalności, nawet w pośredni sposób. Sama federacja natomiast komentuje to w następujący sposób, przy okazji naginając rzeczywistość. Jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją. Analizujemy ją wraz z naszym działem prawnym. Prosimy o cierpliwość. Na czym polega naginanie rzeczywistości? Jakiś czas przed wnioskiem zmieniono dane siedziby, więc po pierwsze ktoś z włodarzy mógł się tego spodziewać. Po drugie, o tym, że ABW prześwietla High League była mowa od kilku miesięcy, wiedzieli to nawet twórcy, a informacje wypływały do mediów, zatem wątpliwe jest, że sama organizacja nie miała o tym żadnego pojęcia. Po trzecie... Ty rzeczywiście, widz pisał, że już dawno to było wiadomo, ja o tym nie słyszałem nawet. Ale no, rzeczywiście dało się to przewidzieć w pewnym sensie takie coś. No bo mi się wydaje, że no to jest gdzieś na poziomie reklamowania różnych skamów, tylko że tu pracujesz dla ludzi, którzy potem pieniądze zarobione z ciebie wydają na wojnę na Ukrainie. Na rekrutację jakichś ludzi i tak dalej. To jest dość popieprzone, jak się o tym pomyśli. W takiej większej perspektywie. Zdziwionym zainteresowaniem ze strony służb, kiedy za wschodnią granicą jest wojna, w której czeczeńskie wojska biorą udział, a spółka posiada czeczeńskie powiązania. Kilka dni po zbanowaniu High League przez ABW 7 czerwca 2023 przez partnerkę Sławomira Bielskiego, Julitę Górską, zostaje zarejestrowana nowa spółka, w której wspomniana Górska posiada 60% udziałów. Pozostałe 40% należy do Lexy Chaplin. Trzeba przyznać... Czekaj, to jest to nowe, tak? Że budzi to wątpliwości, jeśli ABW i MSWiA wywraca działalność Sławomira Bielskiego, a kilka dni później jego partnerka otwiera dokładnie taką samą na swoje dane. Kiedy sankcje dopadają dany biznes, z biegiem okoliczności powstaje kilka dni później nowa spółka, udająca, że nie ma nic wspólnego z poprzednią spółką, ale o tym będzie w ostatnim rozdziale. To Lexy się mocno wpieprzyła w to. Ciekawe, jakie pieniądze musiały ją do tego skusić. Bo wydaje mi się, że ona PR taki wizerunek w internecie miała dość dobry. A w pewnym sensie może sobie przekreślić karierę w internecie tym, chociaż nie wiem, czy cokolwiek może zniszczyć kogokolwiek w internecie w dzisiejszych czasach. Chyba nic. To w pewnym sensie fascynujące, że... Popsuła tak sobie ostatnio, ja jej nie śledziłem. Ale tak ogólnie mówię. Naprawdę jedna z największych, jak nie największa afera na YouTube, która jest poważna na poziomie politycznym, społecznym czy moralnym, przeszła bez większego echa. Nikt się nie tłumaczy, nikt nie walczy o transparentność przed widzami, ludzie zamieszani w High League nie odczuwają potrzeby wytłumaczenia się z tego, co się właśnie wydarzyło. Społeczeństwo żyje i bardziej interesuje się obyczajowymi aferami niż tymi mającymi wpływ społeczny i polityczny. Rozdział 2. Znaczenie przejęcia rynku polskiego i europejskiego. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie, zwłaszcza w naszym regionie, można dojść do wniosku, że podbicie środkowoeuropejskiego rynku dla podmiotów ze wschodu było bardzo atrakcyjne i wręcz strategiczne pod pewnymi względami. Powiązania High League z niebezpiecznymi osobami są rażące w oczy, jednak pojawia się pytanie. Co jest w tym złego, że osoby ze wschodu budowały tutaj swoje imperium biznesowe, do którego wykorzystali polskich influencerów? Jak się okazuje, ma to wielowymiarowe znaczenie, m.in. polityczne, ekonomiczne, społeczne i moralne. Wymiar polityczny. Budowanie kapitału medialnego w obcym, niezaprzyjaźnionym państwie daje ogrom korzyści politycznych. Kanał High League na YouTube posiada prawie 500 000 subskrypcji oraz wygenerował w bardzo krótkim... Siemaniu, co ty pieprzysz? W tym czasie 72 000 000 wyświetleń. W tym wypromował bardzo wiele nowych twarzy, którzy stali się idolami nastolatków. To potężny kapitał, który można wykorzystać w dowolnym celu, od polaryzacji społeczeństwa przez promowanie i normalizowanie pewnych rzeczy, np. przemocy czy klubów MMA, po budowanie pozycji nowych osób w danym państwie. Prawdopodobnie z tego powodu ABW zainteresowało się tą organizacją, ponieważ jest to zagrożenie, zwłaszcza w obecnych czasach. Ktoś mógłby to zbagatelizować i powiedzieć, że ludzie z Czeczenii po prostu chcieli zrobić w Polsce biznes. Należy jednak wziąć pod uwagę, że cały projekt pośrednio powiązany był z postacią Kadyrowa, który wprost mówi o swoich nieprzychylnych poglądach na temat Polski. Być może jego celem długoterminowym była destabilizacja sytuacji wewnętrznej w naszym kraju. Zwłaszcza, że aktualnie Polska jest jednym z głównych przeciwników politycznych Rosji. Tworzenie struktur i budowanie ogromnych zasięgów oraz kapitału medialnego mogło potencjalnie zostać wykorzystane do realizacji zadań politycznych. Wymiar ekonomiczny. Jak powiedział włodarz High League w kondolencjach po śmierci Mateusza Murańskiego, Malik Montana. Trzymaj, ile mi czasu zostało na tym świecie jeszcze? Mam nadzieję, że wystarczająco dużo czasu, żeby zarobić te 100 milionów, o których marzę. Po skali marzenia włodarza High League możemy się domyślać, jakie pieniądze przewijają się przez organizację Freak Fight i nie są to dziesiątki tysięcy, ale miliony złotych. Mając wiedzę, że 60% udziałów w High League posiadało czeczeńskie rodzeństwo, tak naprawdę większość pieniędzy, które generowała federacja, była pod władzą większościowych udziałów czeczeńskiego pochodzenia z powiązaniami wschodnimi. Jednak High League to nie tylko zyski z organizacji i transmisji walk. Z każdym takim eventem rosło zainteresowanie osobami, które brały w nich udział. Wiele nowych twarzy zostało wypromowanych. Przedłużany będzie... nie wiem kiedy. Każda z tych osób dostała okazję na zbudowanie własnego biznesu opartego o swój wizerunek medialny. Zatem są to kolejne miliony złotych. Wymiar społeczny. Wyobraźmy sobie sytuację, gdyby to polski kapitał wpłynął do obcego kraju i zaczął budować przez wiele lat kapitał medialny na najbardziej rozpoznawalnych osobach w państwie. Polska górą. Pewnie wiele osób pisałoby komentarze w stylu Polska górą, polski kapitał przejmuje ten kraj. Więc w tym przypadku Czeczenia górą, z tym, że to nasz kraj był przejmowany. Nie ma tutaj przypadku, że High League było w niektórych wymiarach siedliskiem sterydów, przemocy i promocji kryminalistów, ponieważ organizatorów raczej nie obchodziło dobro ogółu społeczeństwa, lecz zysk finansowy i budowanie kapitału medialnego. Jak to się mówi, przykład idzie z góry, a gdy pozwalano na takie akcje jak napady na trybunach wśród dzieci... Ej, zostaw go! Zostaw! Promocja sterydów... Wiesz co, aktualnie bardzo mało, około 50 i długiego, co 4 dni. Okej. Czy promocja osób współświadka, o czym powstał już osobny materiał. Takie osoby lansowały się we flashach. To prawda, Linear, to zgadzam się. W tym influencerskim towarzystwie. High League pod czeczeńskimi rządami przyczynił się do degradacji i gnicia tkanki społecznej, mając zły wpływ na miliony młodych osób. Jest taki wykład z agentem KGB na temat tego, jak zniszczyć państwo, którego myśl przewodnia to sukcesywna demoralizacja jednostek. Destabilizacja państwa kojarzy się z sabotażem fizycznym, który przykładowo uderza w infrastrukturę, albo z wykradaniem wrażliwych informacji czy snuciem dezinformacji. Lecz tak naprawdę niszczenie państwa zaczyna się w głowach ludzi, od tego co myślą i jakimi wartościami się kierują. To wpływanie na kulturę jest jednym z kluczowych elementów przy niszczeniu społeczeństwa. Świat freak fightów, a w szczególności High League, robił to całkiem skutecznie, demoralizując młode osoby i promując wątpliwe, często aspołeczne postawy. Wymiar moralny. Ty, ale to jest dość popieprzone, jeżeli cokolwiek z tego jest prawdziwe. To wiesz... To trochę tak jakby Ruscy przejmowali po cichu media w Polsce i tak dalej i promowały siebie na tej samej zasadzie. To ma działać. No Czeczenia to tam jest część Rosji obecnie, są z Rosją, jest tam jakaś marionetka Putina na tronie, więc na tej samej zasadzie to ma działać. Jeżeli to jest prawda ten filmik, to to jest mocno niepokojące. Oczywiście moralność to w dużej mierze indywidualna sprawa. Jednak w obliczu inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę, tworzenie biznesu z czeczeńskim podmiotem, który ma powiązania z takimi ludźmi jak chociażby Ramzan Kadyrov, może wzbudzać niepokój. Ludzie o wątpliwej międzynarodowej reputacji otwierają w Polsce biznes i angażują w to największych influencerów, a dosłownie nikt nie podnosi krytyki, że może być to niemoralne. Trudnym do uwierzenia jest, że polscy influencerzy nie mieli pojęcia, z kim podpisują umowy. Wiedziałaś? Nie. O takich powiązaniach? Nie. Wierzysz w to, że to jest powiązane i tak dalej? Jak ktoś w ogóle fagacie na słowo wierzy, to już jest głupi. Po co ją pytać o coś, skoro ona zawsze powie tak, żeby na jej wyszło? Nie wiem. Nie wiem. Ty jak wchodzisz, jeżeli ona nie jest w 100% produktem i myśli sama za siebie, to nie można jej wierzyć. Bo raczej nie powie prawdy. Z jakimś czeczeńskim przywódcą? Interesuje ja nawet sama nie negocjuję umów, tylko miałam agencję, która się tym ja na przykład się tym zainteresowałem i dostawałem delikatne przynajmniej sygnały, nie będę mówił... Połączenie tych aspektów daje odpowiedź, dlaczego ABW przyjrzało się High League. Nie wiem, Jolk. Takie podmioty, budując pozycje w innych państwach, mogą potencjalnie pomagać rozszerzać rosyjską strefę wpływów i lobbować na różne sposoby korzystne dla niej zmiany. O to mi chodzi. Rozdział trzeci. Udział influencerów i sponsorów. To w sumie Polacy ogólnie boją się takich rzeczy, że Ruscy po cichu będą tutaj wprowadzać coś, jakieś ruskie trolle, że tam wiesz, że będą propagować Rosję, a takie High League, które kilka lat już w Polsce i dopiero teraz wychodzą rzeczy na światło. To jest dziwne trochę, że po tak długim czasie dopiero to wyszło. Ile ludzi w to zaangażowanych było. I co, oni sobie teraz robią tą nową federację i co, tam to też będzie parę lat zanim się tym zajmą? kroków w normalizacji wschodniego biznesu w Polsce. Wielu widzów i nawet influencerów porównuje kapitał społeczny... Lewy później niż wcale, ale chodzi mi o to, że politycy ciągle pieprzą, że Rosja będzie coś tam, że Rosja próbuje przepychać po cichu jakieś rzeczy, jakieś propagandę podprogową robią. A tutaj coś takiego wielkiego, tak naprawdę na całą Polskę. Wszyscy to widzą i dopiero po takim czasie robią coś z tym. To jest dziwne. Jakim był High League, do typowej pracy, na przykład w piekarni czy fabryce. Padają argumenty, czy ty też prześwietlasz swojego pracodawcę, czy jeśli twój pracodawca piekarz miał problemy w przeszłości, to czy jesteś złym człowiekiem? Jest to... Michał Owca Owczarnikow. Bardzo wygodne, żeby w ten sposób porównywać dwa różne zawody, ponieważ wtedy zupełnie rozmywa się element odpowiedzialności. Trzeba tu jednak zaznaczyć jedną, bardzo istotną różnicę między standardowymi zawodami, a zawodem influencera. Influencerzy nie przychodzili do High League i nie mieli płacone za mechaniczne czynności. No tak, typu... tutaj powinno być tak jak ze skamami. O, dziękuję bardzo, co to? A to z YouTube'a ukradli. To jest tak jak ze skamami. Kiedyś reklamowali na przykład te słuchawki, co ostatnio na Urewu było. No to też. W teorii reklamują tylko rzecz i nie wiedzą, czy one naprawdę istnieją, te słuchawki, czy to jest skam i ludzi ściągną pieniądze, czy nie, ale jako tam influencer powinni to przyświetlić, żeby widzów nie oszukać. Bo przecież reklamują coś sobą. I to w tym przypadku powinno być identycznie tak naprawdę, z tym, że jeszcze większa odpowiedzialność powinna być. Jeżeli te pieniądze tam idą do Czeczenii i potem są wykorzystywane do wojny na Ukrainie, to jest popieprzone. Praca na taśmie w fabryce. Albo jak nie do wojny, no to do podprogowego wciskania jakichś poglądów z Rosji, Czeczenii i tak dalej. Lecz za przyciągnięcie swojej widowni do tego obiektu, tak do reklamowania kupna usługi pay-per-view i bycia częścią kapitału społecznego High League. Musisz zrozumieć, że organizatorzy gali kupują nie tyle influencerów... Ty, może dlatego Wardęga tak... bo pamiętam, że on kiedyś coś pieprzył, że High League mu proponowało więcej niż Fame, że prowadził te konferencje, ale on tego nie chciał. A co jeżeli on już też o tym wiedział od dawna, on w takie szczegóły wchodzi, nie? W sumie farta ma, że się nie przyjął tego ostatecznie. Bo źle by to o nim świadczyło. Lecz przede wszystkim kupują jego widownię. Przez to, że on tak wszystko przyświetla. Hejterów i obserwujących. Ile Twitch zabiera, jak ci wysłałem 4,17? Nie wiem, bo to jest nowa funkcja. Zobaczymy. Dam ci znać, jak mi się w statystykach pokaże. To możesz zapytać za kilka dni. To w nich leży prawdziwy kapitał, który organizatorzy gali chcieli przyciągnąć. Tak naprawdę zawód influencera polega na zarządzaniu swoim wizerunkiem oraz swoją społecznością. Polega na inwestowaniu w różne przedsięwzięcia i sygnowaniu ich swoją marką osobistą. Suba oplułem, wybacz. Dziękuję, Jolk, za 18 lat. Nie, nie będzie z tego nic. Ale może niedługo. Roblox. Oczywiście jest. Na razie oglądamy poza tym. Robią to bardziej świadomie, inni mniej, ale nie można ściągnąć odpowiedzialności z rozpoznawalnych osób, ponieważ to, gdzie się pojawiają i co promują, jest równoznaczne z tym, na czym polega ich zawód. I nie ma znaczenia. No właśnie. To powinno być identycznie traktowane ze skamami. Siema widzowie. Jeżeli tam on pokazywał, że już ponad rok temu było info o tych Czeczenach i że to jest powoli prześwietlane, tak? No to tak naprawdę, nawet licząc, że od tego 1,5 roku mniej więcej, jak ludzie już o tym wiedzieli, no to patrząc tylko po tych influencerach, może nawet nie tych z pierwszej edycji, kiedy rzeczywiście nic nie było wiadomo, no ale 1,5 roku czy ileś już było wiadomo, jak oni podpisują się pod tym. Czy byli świadomi, dla kogo pracują, oraz czy nieświadomie zostali przekabaceni przez Sławomira Bielskiego. Na influencerach leży odpowiedzialność za swoją społeczność, co promują i normalizują. To tak, jakby dziennikarz, którego zadaniem jest zarządzanie informacjami, powiedział: nie wiedziałem, zatrudniając się do TVP, że to tuba propagandowa partii rządzącej, to nie moja wina. Influencerzy jako osoby wpływowe swoim wizerunkiem decydują, co normalizują, co legitymizują, co polecają i za co czują odpowiedzialność medialną. Bo to, co promujesz, staje się również częścią twojego wizerunku. Oto główne korzyści, jakie posiadał High League dzięki influencerom. Zwiększenie rozpoznawalności marki. czyli przyciąganie uwagi i zainteresowania szerokiego audytorium. Sławna osoba ma już swoją grupę fanów i zwolenników, którzy będą zainteresowani tym, co reklamuje. Budowanie pozytywnego wizerunku. Przekazanie pozytywnego wizerunku sławnej osoby na markę może wpłynąć na sposób, w jaki konsumenci postrzegają produkt. Jeśli osoba jest szanowana i lubiana, może to przyczynić się do postrzegania marki jako godnej zaufania i wartościowej. No, zwiększenie wiarygodności. Konsumenci mogą uważać, że jeśli osoba o ugruntowanej reputacji jest związana z produktem, to musi to być coś wartościowego i godnego uwagi. Dotarcie do nowych rynków i publiczności. Influencerzy mają często szeroki zasięg i oddziałują na różne grupy ludzi. Reklamowanie marki za pomocą sławnej osoby może pomóc w dotarciu do nowych rynków i przyciągnięciu niezainteresowanych dotąd klientów, co mogłoby być trudniejsze do osiągnięcia innymi metodami reklamowymi. Kreowanie pozytywnych skojarzeń i emocji. Sławna osoba może dodać element atrakcyjności, entuzjazmu i emocji. Jeśli konsument kojarzy daną osobę z pozytywnymi emocjami, te emocje mogą przeniknąć na markę i wpływać na sposób, w jaki konsumenci ją odbierają. Zwiększenie sprzedaży i udziału w rynku. Ostatecznym celem jest zwiększenie sprzedaży. Reklamowanie za pośrednictwem sławnej osoby może przyczynić się do wzrostu zainteresowania produktem i w rezultacie do zwiększenia sprzedaży. Warto w obliczu przytoczonych argumentów zadać pytanie, czy influencerzy występujący pod szyldem High League nie przyczynili się do budowania zasięgów podmiotu będącego w rękach Czeczenów? Każdy influencer podlicza sobie korzyści i koszty, gdy korzyści są zadowalające, to decydują się na ich udział. Dołączenie do High League to był szybki zastrzyk finansowy, medialny, znajomości wśród śmietanki influencerskiej. Każdy się tym chwalił na social mediach i nie miał problemu normalizować tego podmiotu w Polsce. Ale gdy ABW... Całą stronę to wszystko zbierza, rozumiem fajnie, że uświadamiają itp., ale zaraz nie będzie się dało niczego na ty oglądać, nie licząc wersów. Ale w sensie? Ja nie wiem... Ten kanał się tak doczepia do wszystkiego? Ja go tak nie oglądam, to nie wiem, ale... Nie wiem, czy tak jest, jak ty piszesz. Chyba nie. Zamknęło ten kapitał społeczny, nastąpiła cisza. Nie widać lawiny oświadczeń, nie słychać tłumaczeń. Nikt nie wyrzekł się Bielskiego i tej tajemniczej paczki udziałowców. Ludzie chcieliby się dowiedzieć, skąd High League miał pieniądze na organizację gali oraz dlaczego pan Bielski nie otworzył swojej federacji w latach 2018-2021, tylko potrzebował do tego czeczeńskich udziałowców. To są bardzo proste pytania. Wszyscy biorący udział w High League czerpali korzyści, ale gdy pojawiły się problemy, to osoby uczestniczące, pomimo zależności biznesowych, udają, że w sumie nic się nie stało i za chwilę przejdą do Clout MMA i ten biznes będzie się kręcił dalej. Bo to jest tak naprawdę brak szacunku do swoich odbiorców. Influencer promuje coś swoim nazwiskiem, twarzą, ma z tego powodu korzyści finansowe, a gdy pojawiają się problemy, to następuje cisza. Jest to brak transparentności i uczciwości względem swoich widzów. Ty racja, Maja Staśka w tym brała udział. Coś powiedziała? Ona chyba dużo w internecie mi mówi, tylko nie wiem gdzie. Chociaż chyba nie chciał mi tak tego czytać, ale ciekawie co w tym temacie powiedziała. Widzów. Tak bardzo wszyscy upajali się korzyściami z bycia częścią High League, ale gdy pojawiły się problemy, to nawet sam włodarz usunął z opisu, że ma z tym cokolwiek wspólnego. Warto się na chwilę zatrzymać przy WK, bo to ciekawy przypadek. Gdy jeden z ich pracowników... A tam jest jakiś filmik o WK, że oni odpowiedzieli na ten film. Też ciekawe, ale... A błąd chyba to jest wystawiany na social media i musi się tłumaczyć. Daniel, poważne pytanie do ciebie. Dlaczego ta paleta u nas stoi dzisiaj, Grape'a, a nie w Biedronce? I kiedy możemy spodziewać się jej w Biedronce? W Biedronce się możemy jej spodziewać w czwartek. Powiedziała, że wspierała dzielnych żołnierzy. Co ty pijesz, że nie powiedziałaby tak. Bez przesady, ty trollu w dupę. Powiedz prawdę, no. Dlaczego? Wyszła komunikacja niepoprawna i 16 tydzień nie oznaczał poniedziałku, tylko czwartek. I tyle, no. I od jutra są gwiazdy, więc prawdopodobnie od jutra będzie można już spotkać w niektórych Biedronkach. Mówiliśmy jaki smak? Grape, no. To już nie zakrywam. Ja lubię gazowaną wodę bardziej niż nie gazowaną. Premiera będzie w czwartek, ale od jutra prawdopodobnie już zacznie. Przekonaj się do niej i żyj niczym Andrew Tate. Okej, można zrozumieć takie metody, pomimo że podchodzą pod formę mobbingu, ale jest to jakaś forma transparentności względem klientów. Ale dlaczego te metody nie są stosowane wobec prezesów? Gazowana woda nie nawadnia? To podlewaj roślinki nią miesiąc, jak umrą, to ci wierzę. Weszli we współpracę z biznesem, który został zamknięty przez ABW, to nagle cisza. Zero komentarza i oświadczeń, tak jakby nic się nie wydarzyło. Jeśli stosujecie jakieś metody wobec pracowników, żeby być transparentnymi względem klienta, to warto również zastosować takie metody wobec siebie, bo sponsorowaliście biznes, który miał niewyjaśnione powiązania ze Wschodem. Możecie zapytać... No jest filmik o tym WK, co gadają, naszego przyjaciela chyba to nie jest aktualne, Sławomira Bielskiego, o jego powiązania z Czeczenami, a później opublikować to, pokazać przed waszymi widzami, że jesteście wobec nich transparentni i nigdy nie reklamowalibyście i nie sponsorowalibyście śliskich biznesów. Prezeska Clout MMA i żona Sławomira Bielskiego nie wie, o co ludzie mają obawy. Te ich obawy. Czy ja rozumiem obawy ludzi? Tak nie do końca wiem o co, tak? No bo może to jeszcze nie padało, no ale Sławek jest tak naprawdę no, też pokrzywdzony w całej tej sytuacji, tak? No okej, zakłada spółkę, ma wspólników, wydarza się to, co się wydarza. No i nagle z dnia na dzień zostaje bez takiego no, przedsięwzięcia, bez pracy, tak? A wiadomo, włożył w to bardzo dużo serca, zaangażowania pieniędzy. Milioner został bez pracy, mega sad. Jak on teraz żył? I nagle co? Nie ma nic, tak? Budzi się i nie ma pracy. Więc warto wytłumaczyć, o co ludzie mogą mieć obawy dla jasności. Żadna osoba, dla której liczy się polski interes, nie chce, żeby ktokolwiek ze środowiska Kadyrowa miał jakiekolwiek korzyści z działalności w Polsce. Nieważne, czy są to korzyści polityczne, finansowe czy społeczne. Malik Montana twierdzi, że będzie nagrywał muzykę z Kadyrowem. Czeczeńskie rodzeństwo nie wydało oświadczenia po oskarżeniach i nie potępiło Kadyrowa. Również Sławomir Bielski milczy na ten temat i na temat swoich powiązań z Czeczenami. A pani prezes jest zdziwiona, skoro wszystko co się wydarzyło to ich inicjatywa. Najbardziej żałosne jest teraz robienie ofiary. Ofiary z osoby, która za wspólników miała Czeczenów, która jeździła na wschód do Rosji, która pomagała czynnie prowadzić Czeczenom robienie biznesu w Polsce. Warto zacytować Sławomira Bielskiego po wycieczce w Rosji na galę ACB. Fajna gala, fajni ludzie. Wracam z Rosji z nowym spojrzeniem na ten kraj. Na pewno będę tu wracał, bo warto. Nie brzmi to jak ofiara, nie wygląda jak ofiara. Męczennik! Ty, on chyba supem był w tym High League. Dlatego robi z siebie ofiarę. On może serio nie wiedział, bo to jest taki głupek. Sup. I na swoich zdjęciach wygląda, jakby świetnie się bawił z Czeczenami, w tym z Bajsangurem Edelbiewem, osobą zarządzającą Federacją Kadyrowa. Dostawał 2500 na głowę, na rękę i żył jak król. A teraz mu odcięli źródełko. Jak on teraz będzie żył? Dzięki Elokia to za 26 lat. Owa. Rozdział czwarty. Komentarze chroniące. Przed odpowiedzią na komentarze zrzucające odpowiedzialność z High League influencerów warto zadać sobie pytanie, dlaczego posiadają obrońców? Z bardzo prostego powodu. Przez normalizację popularnych osób ludzie związali się emocjonalnie z tym biznesem. Te same osoby nie będą bronić biznesu kładzenia kafelek, który po sankcjach nie wywołałby większego poruszenia. Ja nie wiem, to kapitał społeczny, z którym ludzie są bardzo związani, do którego przychodzą po emocje, po informacje, po wzorce. Ludzie żyją tym jako życiem zastępczym, dlatego też będą szukać zrzucenia odpowiedzialności, czasami słusznie i czasami mniej słusznie. Tylko High League jak startował, to też miał przetarte szlaki i wiedział, ile można sprzedać i jak to robić na podstawie fame. Dlatego mogli sobie pozwolić na odważniejsze ruchy i tak dalej. Gdyby wystarczyły same przetarte widziałeś szlaki, to... ten... Jak to się nazywało? Ta menelska gala. Menel Fight? Nie. Jak to się nazywa? Speluna MMA, no. Jakoś nie startują z takiego poziomu, a wiedzą na co sobie mogą pozwolić. High League lub inna organizacja Sławomira Bielskiego powstałoby w latach 2018-2021 bez pomocy Czeczenów. Jednak, żeby ją otworzyć, wszedł z nimi w współpracę. Prezesem High League był Kasbi Edelbief. Ja myślę, że to rząd po prostu chce położyć łapę na tej kasie i tyle. Demokracja ma się już coraz gorzej w Polsce, wolność słowa ma się tragicznie, a kolejne ustawy pozwalają robić zbirom z wiejskiej, co im się podoba. Rządowa mafia zawsze kładzie rękę na wszystkich dużych dochodach. Proste. Tak, w Polsce mamy brak zaufania do władzy, na którą możliwe, że sobie zapracowała. Ale załóżmy nawet, że rząd to jest mafia. Jeśli ta mafia chce przeciwdziałać wpływom dyktatora, to nie ma znaczenia, jakie korzyści z tego będzie miała. Każde ukrócenie środowiska czeczeńskiego w Polsce jest po prostu korzystne dla Polski. Nawet jeśli to tylko ruch przed wyborami, nie ma to znaczenia, ponieważ koniec końców służy ogólnemu dobru. Nawet jeśli nigdy nie mieli kontaktu z nikim związanym z Kadyrowem, gdzie same zdjęcia Sławomira Bielskiego z Bajsangurem Edelbiewem pokazują powiązania, to sam fakt takiej akcji może odstraszyć innych od współpracy z Czeczenami. Samo pokazanie społeczeństwu "nie współpracujcie z podejrzanymi osobami ze środowiska Kadyrowa" jest korzystne dla dobra ogółu. Jest coś takiego jak domniemanie niewinności. Dowody główne na to, że mieli coś wspólnego z Rosją, są w utajenionym dokumencie, więc nie wiemy, czy na pewno są to uzasadnione powody, a o tym zadecyduje sąd, więc jeszcze nie są zobligowani do przeprosin, przynajmniej moim zdaniem. Witam Black Blue, witam. Bindy off, tak, wyłączyłem na oglądanie, wyłączyłem. To jest bardzo dobry komentarz. Zwraca uwagę na domniemanie niewinności. Trzeba zadać sobie pytanie, czy osoby oskarżone zachowują się jakby... To dzięki Black Blue odpaliłem, docencie. Były niewinne. Nie ma żadnych oświadczeń wyjaśniających. Wczoraj gadał mi, że odpalił, ale się nie zebrałem, sorki. Otwiera bliźniaczą organizację. Tutaj nawet nikt nie stara się udawać niewinnego. A co do dowodów, to każdy może sam ocenić, komu bardziej wierzyć. Służbom zapewniającym bezpieczeństwo państwa, czy ludziom, którzy monetyzowali przemoc. Jest coś takiego jak domniemanie niewinności. Dowody główne na to, że mieli coś wspólnego z Rosją, są w utajenionym dokumencie, więc nie wiem, czy na pewno... Ja też na początku tak myślałem, pamiętam, jak się o tym dowiedziałem. Ale to dlatego, że ja nie ufam politykom bardziej niż ich widać Czeczenom. Ale... no tu są dowody, w tym filmie jest bardzo dużo dowodów przedstawionych. Więc no zmieniłem zdanie. Jednak dobrze, że to zablokowali. Ale dość popieprzona sprawa, naprawdę. Porywana sprawa i to na wielu poziomach. W polskim internecie. Jeśli ktoś chce bardziej wierzyć influencerom, to nic nie stoi na przeszkodzie. Można, ale czy warto? Pewnie nie. Ludzie, czy wy jesteście poważni? Po pierwsze to, że ktoś pochodzi z jakiegoś państwa, nie oznacza od razu, że je wspiera, a po drugie to dochody, jakie generował High League, wystarczyłyby co najwyżej na waciki dla armii. Oczywiście, że nie każdy Czeczen musi być zamieszany w kadyrowe wpływy, lecz w obecnej sytuacji powinniśmy mieć... Myślcie ludzie, a nie łykacie wszystkie jak Gypsy Queen. Co to w dupę jest? Ograniczone zaufanie, a gdy osoba zarządzająca ACA udostępniała posty na Facebooku Sławomira Bielskiego, to nawet nie trzeba być Czeczenem, żeby mieć takie znajomości z takimi osobami. No bazując na dowodach, Bajsangur zarządzał organizacją Kadyrowa i ten sam Bajsangur zna się dobrze z panem Bielskim, udziałowcem High League. Z High League można było czerpać różne korzyści, a rozwijanie tego kapitału dalej, na przykład przez 10 lat, zwiększałoby możliwości. Z tym High League to mocno naciągane. Za to nie są naciągane wyroki Kamińskiego. Naciągane to jest bronienie High League, kiedy Bielski siedzi przy jednym stole z Bajsangurem, a ludzie dalej nie widzą nic niepokojącego. I odciąganie uwagi od sprawy, przesuwając kadr na Mariusza Kamińskiego, który w przeszłości miał problemy prawne, jest stosowaniem manipulacji o nazwie whataboutism. Dzięki Zain za 8 lat, witam. Whataboutism to nie odpowiadanie na pytania i dyskusje, ale odpowiadanie krytycznym kontrpytaniem, które wyraża kontroskarżenie. Jeśli nawet no tak, to jest takie typowe pytanie w Polsce, każdy to doświadczył. Mówisz cokolwiek na PiS, a ktoś ci odpowiada, a PO niby lepsze? No i tu już jakby każdy Polak tego doświadczył, więc wiemy o co chodzi. Powiązania i dowody w postaci zdjęć, to warto zaufać ABW, ponieważ mają lepsze narzędzia do szukania powiązań niż Facebook i Google. Reasumując, no i można zrozumieć obawy i reakcję emocjonalną, ale patrząc na powagę sytuacji, dobrze, że jakiekolwiek ruchy zostały poczynione, ponieważ ja dzisiaj serio tylko oglądam. Interes ludzi żyjących w tym państwie jest ważniejszy niż cokolwiek innego. Rozdział 5. Clout MMA. robienie na gruzach tej sprawy nowej organizacji. Influencerzy, będąc pod presją takich zarzutów i posiadając chociaż trochę samokrytyki oraz wrażliwości, powinni doznać refleksji dotyczącej ich drogi w internecie, podważenia pewnych znajomości czy układów. Jednak jak mawia klasyk, nic bardziej mylnego. Na gruzach High League powstała nowa organizacja Clout MMA, która została zarejestrowana w KRS 7 czerwca 2023 roku. W zarządzie widnieje Lexy Chaplin oraz partnerka Sławomira Bielskiego, poprzedniego udziałowca High League. 40% udziału... Ej, to ten piłkarz nic nie ma? To on jest sam tylko twarzą? Należy do Lexi, a reszta do partnerki Bielskiego. I znowu sytuacja się powtarza. Tak jak było z ACA i High League, tak teraz, kilkanaście dni po problemach, powstaje podobny podmiot zamieszany osobami z poprzedniej federacji. Ja nie znam tego piłkarza, bo ja się piłkarzami nie interesuję, ale czy był on do wytropienia z kart? Jeżeli tak, no to jest znanym piłkarzem. Pomimo silnego oporu właścicieli, że Clout MMA nie ma nic wspólnego z High League... Rekordzik, a to pewnie kroki. Ja pierdzielę. Nogi w dupę wchodzą, giga. To trudno nie dostrzec, że podmioty te są ze sobą całkiem blisko. 10 dowodów na to, serio, żeby dać wam do myślenia. Ja bym odpłynął, jakbym usiadł, bym ustał od razu. Żona udziałowca spółki High League jest większościowym udziałowcem w Clout MMA. I sama Lexi przyznaje, że robią to ze Sławomirem Bielskim. I my naprawdę z tą organizacją tutaj nie ma nic, żadnych kadirowców, żadnych nic. Robimy to ze Sławkiem od High League'a, ale that's not a secret, there's nothing wrong with that, naprawdę. 2. Prezes. Nie wiem, coś tam mi pisaliście, jak wcześniej było o tej lekcji, ale nie wiem, po co ona to zrobiła. Jak dużo szekli musiało ją kupić, bo ona miała raczej w miarę dobry wizerunek. Coś tam pisaliście, że ostatnio se pieprzy, ale tak długofalowo raczej miała dobry, ludzie ją lubili. Ile musiało siana tam pójść, że ją to kupiło, nie? Zarządu Clout MMA chwali się, że wymyśliła nazwę High League. Ja wymyśliłam, początkowo miała być inna, miało to być hype, tak? No ale z przyczyn wiadomo znanych, tak? Z ruchów naszej konkurencji musieliśmy ją szybko na biegu wymyślić, więc pomysł na hype był ode mnie. Więc jest dużo takich rzeczy, tak? No nie Maja Staśka, tak? Nie, to jest jakaś żona... do tej pory, w których też ja brałam czynny udział, tak? Cały czas byłam na każdej gali, na każdej konferencji. 3. Sama przyznaje się do przebranżowienia. Raz mówi, że to jej biznes i zupełnie nowe przedsięwzięcie. Ale chyba powinno być był w High League, tak? Ale to jest zupełnie nowy twór. Zaczynamy od początku i... Zaraz potem opowiada, jak to nagle zabrali i możliwość robienia biznesu na High League, ale jak widać udało się to szybko ominąć. Robię to dobrze, potrafię to robić i nagle przychodzi jakaś siła z zewnątrz, z góry, która tak jakby ci tego zabrania i ty też no, czujesz się pokrzywdzony z tego powodu, tak? No jak ty byś się czuł? Nie wiem, no my mieliśmy wrażenie, że nagle, nie wiem, wyrasta przed nami jakaś ogromna dziura i co mamy zrobić? Skoczyć do niej, się poddać? No nie, omijamy ją. Udało się bardzo szybko to zrobić. Nie dość, że jest... twórcą nowego High League, to jeszcze coachem motywacyjnym. Niesamowite talenty ma. Dzięki za 10 lat, Szymek. Dziarek dupę, pół roku mi już śmigu na IG obiecujesz. Wybacz, napisz na priv, wysyłam. Robić, tak? No i pniemy się dalej do góry. To jest normalna kolej losu, tak? Warto powtórzyć zdanie. Udało bardzo szybko się to zrobić i przemy dalej do góry. Czyli prezes zarządu Clout MMA jest dumna z szybkiego przebranżowienia. Można wysłać gratulacje, że tak szybko ominęliście wielką dziurę stworzoną przez ABW. 4. Tak bardzo się odcinają od High League, że posiadają takiego samego sponsora tytularnego, czyli Fortuna czy Grafiki. 5. Ty, ciekawe czy ten film spowoduje, że sponsorzy tego Clout się odetną. Przecież ja tu widzę tylko Fortunę, nikt inny nie jest sponsorem tej gali? Zarządu przyznaje, że dużo osób pracujących w High League będzie pracować u nich. No bo dużo osób, które pracowały w High League u nas teraz pracują, ale wydaje mi się, że to jest normalne i naturalne, że jeśli High League'a już nie ma, te osoby zostały... Kadyrov jeszcze... bez pracy, a dobrze robiły swoją pracę. My chcemy wejść na ten rynek. Dlaczego nie mielibyśmy wziąć już osoby sprawdzone, doświadczone, które dobrze robią swoją robotę? Z jednej strony ogłaszają, że odcinają się od High League, a... O, jest, masz. Jestem Żydem, więc się chce kurwa wzbogacić. Kadyrov z numerkiem rundy będzie chodził. Polska 0 dał na golibordę 5 zł. Kolego nie potomam suba, żebyś streamował raz na miesiąc i obejrz to. To nie jest raz na miesiąc, tylko kilka razy na rok. Więc nie kłam, zarobejrzę. Ale z drugiej biorą większość pracowników, bo przecież znają się na swojej robocie. 6. Na konferencji zapowiedzieli, że nie będzie patologii. Jeżeli chodzi o to, jaki mamy pomysł na to, żeby imitować patologię, jeżeli patrzymy na tę dwójkę, to myślę, że ostatnią rzeczą, którą można o nich powiedzieć, to jest patologia. Ja jestem fanką dymów i patologii. Jednocześnie na ściance dla mediów występuje Paweł B. Scarface, który jej umysł w wywiadzie, rozum jej odebrało na chwilę. Chwilą wyszedł z więzienia, a sama Lexy Chaplin zdradza na ściance, że lubi patologię. Wiecie, co robi zawodnik High League zaraz po wyjściu z więzienia? Idzie na konferencję niepowiązanej zupełnie gali Clout MMA. 7. Ten sam prowadzący z High League, Arkadiusz Bałowski. 8. Członkini zarządu posiadająca 40% udziałów twierdzi, że nie zainwestowała dużo pieniędzy. Dużo trzeba było zainwestować pieniędzy? Nie, nie. Ja zainwestowałam trochę pieniędzy, ale też zainwestowałam swój wizerunek i to bardziej jest cenne w tej... Hola, no napisz hola. Współpracy, w sensie... Skąd Clout MMA ma pieniądze na organizację tak wielkiego przedsięwzięcia, skoro członkini zarządu mająca sporą część udziałów stwierdziła, że nie inwestowała dużych pieniędzy? Czyli żona Sławomira Bielskiego... jakie dziury w tej logice są w tym Clout. To mi się kojarzy ze starymi filmami Gargamela. Pewnie nie pamiętacie, jesteście, wiesz, jestem dziadem, to kurde się nie da siedzieć na tym. Jak cisną ludzi w internecie, te komentary takie stare. Jak takie najprostsze rzeczy im wytykał, to jest na tej samej zasadzie. To Clout ma takie dziury w logice jakiejkolwiek, że to jest loj. Musiała wyłożyć pieniądze na organizację gali, utrzymanie struktur i tak dalej. To bardzo zastanawiające, że w okresie 2018-2021 nie miała pieniędzy na utworzenie własnej federacji. Ale mogę włączyć, jak chcesz coś przetestować. I dopiero jej mąż po wyjściu w układ z Czeczenami z początkiem 2021 mógł zrealizować pomysł. I nagle, kiedy środki biznesu jej męża zostały zablokowane, znikąd pojawiają się kolejne środki na otworzenie nowej federacji. Nie wiadomo, z jakiego źródła wzięły się pieniądze. Ty, czyli w sumie dość szybko po tym High League jakby te rzeczy wypłynęły o tych Czeczenach, bo tam wcześniej było jakiś artykuł. Po jakim czasie? Po pół roku to wypłynęło, czy szybciej? W High League i nie wiadomo skąd teraz są szybko tym było wiadomo. 9. Współwłaścicielka Clout MMA, Lexy Chaplin, twierdzi, że nigdy, podkreśla, nigdy nie zamieniłaby swoich czeczeńskich trenerów na kogoś innego, bo są super trenerami. Jest mnóstwo, na przykład Lexy przecież trenuje WCA, WCA jest bardzo mocno połączone z nacją czeczeńską. WCA należy do Polaka, więc nie, tam trenują Czeczeni, zawodnicy MMA, byli zawodnicy MMA, albo zawodnicy też, Adam na przykład, mój trener. I ja bym nigdy ich nie zamieniła na kogoś innego i cieszę się, że mogę z nimi trenować, bo oni są... Kurde. super trenerami i... Jest to wątpliwe tłumaczenie w kontekście oskarżeń o bycie słupem Czeczenów. Używanie słowa nigdy nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ale to jest trochę smutne. Ja oglądałem KSW od bardzo dawna. Pamiętam, jak Mameda wygwizdywali, wyzywali, bo on był z Czeczeni, ale jakby walczył dla Polski i tak dalej. I pamiętam, że on tak jakby zaczynał tą w pewnym sensie tolerancję do Czeczenów, żeby tak nie oceniać po samym pochodzeniu ludzi. To było tam na początkach KSW. I w sumie co? Minęło te... nie wiem, 10 lat czy ileś i tak naprawdę teraz ludzie jeszcze bardziej będą nie lubić tych Czeczenów, bo każdy Czeczen może mieć powiązanie z tym Kadyrowem. Smutne to jest w sumie, jak się na to tak nie patrzy. Związaniem w takiej sytuacji. 10. Khamzat Chimaev, gwiazda UFC i przyjaciel Kadyrowa, przypadkowo trenował w klubie WCA, tam gdzie Lexy. Czyli dosłownie zaprzyjaźnione osoby Kadyrowa mają wstęp do ośrodków tam, gdzie influencerzy. Nie jest to w ogóle podejrzane. Zacytuję Łukasza Zaborowskiego, trenera sztuk walki. Tak jak myślałem, znalazł się tam przypadkiem po drodze... A to nie jest ten zawodnik, co na tym nagraniu, co niby Kadyrow go pokonuje w MMA? tam gdzie influencerzy. Nie jest to w ogóle podejrzane. Zacytuję Łukasza Zaborowskiego, trenera sztuk walki. Tak jak myślałem, znalazł się tam przypadkiem po drodze, bo właśnie dostałem takie info, ale dalej nie pojmuję ludzi, którzy się nim jarali. W tej sytuacji nie można powiedzieć, nie interesuje mnie, co robi mój kolega. Pomimo, że Lexy uważa, że z jej klubem jest wszystko okej, bo właścicielem jest Polak. Czeczeni dedosują. Oczywiście to był żart, nie jestem rasistą ani nic. To w 2018 warszawski klub WCA Fight Team rozpoczął współpracę z Berkutem. No ja wiem, Queen, to ja wiem. No Mamed chyba też tak, jakby z tego co pamiętam, on tu mówił, że uciekł z Czeczeni, bo mu się nie podobało, co tam się wyprawia, ale na niektórych tu zdjęciach był. Się zastanawiam, o co tu chodzi, bo to jest popieprzone wszystko dla mnie. Ten Fight Club. Po tym, jak w 2015 roku współpracę z czeczeńskim klubem rozpoczął olsztyński Arachion, zmieniając nazwę na Berkut Arachion Olsztyn, kolejny duży nadwiślański klub związał się z Czeczenami. Dzięki Kidida za 8 lat. Czy ja jestem Czeczenem? No nie jestem, ale skąd jestem? Zgadnij. Z jednej strony ten klub nie ma nic wspólnego z Kadyrowem, z drugiej oficjalnie informował w mediach społecznościowych, że zmienia nazwę z WCA Fight Team na Berkut WCA Fight Team. Zacytuję. Jesteśmy przekonani, że współpraca przyniesie obu klubom korzyści biznesowe, wizerunkowe oraz pozwoli zawodnikom osiągnąć jeszcze wyższy poziom sportowy. W tym świecie wszystko się dzieje przypadkiem i występują same zbiegi okoliczności. Wszędzie wokół są Czeczeni, ale nie wiadomo skąd. Ale widownia aktualnie jest bardzo... A czekaj, zaraz zobaczę. Nie, no nie powinno być. Nie wiem, co się stało Black Blue, że tak jest. Mało wymagająca. Wystarczyło postawić na kobietę i już merytoryka czy logika nie jest potrzebna. Co z tego, że zaprzecza sama sobie w wywiadzie, ważne, że sprawiała wrażenie. Warto przytoczyć kilka komentarzy. Czekaj jeszcze. Tak, no. Bardzo pozytywna kobitka, bardzo fajna i ogarnięta kobieta, bardzo inteligentna bizneswoman. Nie mam wątpliwości, że da sobie radę. Pani bardzo przedsiębiorcza i gada z sensem, świetnie pani się prezentuje, więcej wywiadów. Jakieś boty są? Takich. W końcu ktoś, kto umie się dobrze wypowiedzieć, składać zdania i odpowiadać na zadane pytania. Brawo! Taką truskawką na torcie jest wypowiedź Sławomira Peszki, jednego z twarzy Clout MMA. Nie traktuję tego jako hejt, bo każdy może wyrazić swoją opinię, krytykę, ale to akurat jest śmieszne. No. Drodzy Państwo, ja zagrałem 44 mecze w reprezentacji polskiej, reprezentowałem nasz kraj, więc jakbym miał wejść w coś, co nie jest pewne, albo powiązania z tą federacją, która była poprzednio zamknięta i z tymi powiązaniami, no to wybaczcie, bym dzisiaj odszedł od tego stołu. Nie liczą argumenty i merytoryka, tylko musimy uwierzyć na słowo słowa. Piękne zakończenie kariery Sławomirowi, bo przecież kiedyś reprezentował kraj. Tylko problem polega na tym, że aktualny prezes zarządu Clout MMA przyznaje się, że wymyślił nazwę High League, czyli są jawne powiązania z zamkniętą federacją, a Peszko dalej siedzi przy tym samym stole. To jest wycieranie sobie twarzy. A o co wam chodzi? Już któryś z widz z kolei pisze, że on jest napieprzony. On zasłynął z tego, że sobie lubił wpalnik załadować? Reprezentowaniem Polski oraz granie na. Ja go nie znam, serio, ja się nie interesuję piłkarzami, znam tylko tych najbardziej znanych, a chyba, że on jest jednym z tych. To jest za mało znany dla mnie, rozumiesz to? I to lekcja dla ciebie, widzu. Nigdy nikomu nie ufaj. Na on grał tego, pijany mecz jest... w reprezentacji? To nie złego se wzięli do poprawienia PR-u zawodnika. I co robił w życiu? Zawsze domagaj się dowodów i argumentów. Tak jak było w przypadku hardkorowego koksa. Wielu... Znam tylko tych z reklam? Nie, znam... Kurde, chyba tak. Mogło mu uwierzyć, bo znali go z memów o kanapeczkach i stejkach, bo był taki zabawny, a w rzeczywistości sprzedawał doping pod przykrywką suplementów. I tutaj mamy podobną sytuację, w której Sławomir Peszko, znany z memów związanych z reprezentacją Polski i alkoholem, kojarzy się ludziom z czymś zabawnym, próbuje coś sprzedać. Grali po 40, grał po 100. Anio mówi, że alkohol to wróg piłkarzy. Jezus mówi, że wrogów należy kochać. To z nim podobne mamy jak z Kwasiewskim. Sprzedać i normalizować bez dowodów, tylko bazując na swoim wizerunku. Rozwiązaniem nie jest mówienie, uwierz mi, bo jestem reprezentantem Polski, tylko wyjście i odpowiedzenie z dowodami na pytania widzów. Skąd pojawiły się pieniądze na High League i teraz na Clout MMA? Skąd osoby w zarządach miały czeczeńskie znajomości? Dlaczego sami sobie zaprzeczacie w wywiadach? On ma ksywę pół człowiek, pół litra. No to mówię, jak Kwasiewski memy. To poświęcić jeszcze uwagę drugiej osobie zarządzającej Clout MMA, czyli Lexy Chaplin. Dlaczego zaufanie tej osobie na słowo, bez dowodów, jest błędem i trzeba mieć dystans do tego, co mówi i sobą reprezentuje? Po pierwsze, ma w swoim CV sprytne obchodzenie systemu prawnego. Lexi na swoim Instagramie zorganizowała konkurs, który prawnie mógłby być uznany za grę hazardową. Oczywiście inni influencerzy też robią podobne akcje, jednak nie wobec młodej, niepełnoletniej widowni. Co zatem zrobiła Lexi? Sprzedawała swoje e-booki, do których dołączała losy konkursowe. Był to jedyny sposób, aby te losy otrzymać, czyli kupno e-booka. Po drugie, wiek jej widowni. Lexi uważa, że jej widownia jest starsza, a te najmłodsze osoby są najbardziej aktywne, dlatego jedynie się wydaje, że oglądają ją małe dziewczynki. Oczywiście bez podania dowodów masz jej uwierzyć na słowo. Tak, przysięgam wam, że większość moich obserwatorów, jeśli miałabym wybrać przedział, to byłoby 17, 18, 19, 20... Czy ona nie wybiła się na Team X? Ja pierdzielę, Black Blue, nie, za dużo. 21. Przysięgam wam, te małe dziewczynki są... Na co przysięgasz? Pewnie na życie minimajka, klasyczna przysięga, znam to. Wszędzie piszą, jakieś TikToki robią, przychodzą na te konferencje i krzyczą, ale ich nie jest najwięcej, okej? Tylko kilka miesięcy temu nie chciała walczyć z Mają Staśką, bo jak sama twierdziła, uważam, że jesteś niebezpieczną osobą i niebezpieczne byłoby dawanie ci tak dużej platformy, biorąc też pod uwagę wiek moich obserwatorów. Jednego miesiąca nie chcę dawać platformy Staśko, biorąc pod uwagę wiek jej fanów, a kilka miesięcy później chcę stworzyć federację, monetyzując patologię i obściskuje się podczas wywiadu z osobą, która przed chwilą wyszła z więzienia. Z jednej strony jest dbanie o fanów, z drugiej mówienie, że jest fanką dymów i patologii. Po trzecie, ma na swoim koncie reklamowanie słabego dropshippingu podchodzącego pod scam. Rykoszetem dostała polska firma o podobnej nazwie. Lexi odmawiała podania danych oszusta, blokując tym samym możliwość pozwania z skamerskiego sklepu. Po czwarte, po tym jak Team X zapewnił jej popularność w internecie, zerwała kontrakt z agencją. Nie zastosowała się do kontraktu, ale z ich strony nie wyglądało to tak, jak powinno wyglądać, twierdzi Lexi. Po piąte, przyznaje się, że ten świat influencerów jest zły i że Sławomir Bielski ją uczy wszystkiego. Bardzo, bardzo. Ten świat, w który ja teraz chodzę, ta biznesowa strona freak fightów jest bardzo taka dwulicowa. Taka, wiecie, ja teraz na przykład jak dowiaduję się, kto z kim trzyma, kto co robi dla pieniędzy. Nie wiem, czy ja mogę tu mówić, więc ja chodzę na spotkania i Sławek... Wojewódzki zapytał Peszkę, czy takie sytuacje jak picia z grupami zawsze muszą przyjść zawodnikowi problemy? Jeśli nie przesadzasz i wiesz kiedy ile wypić, stosujesz pewien umiar, to takie sytuacje przed meczami piłkarzowi nie muszą przeszkadzać. Ja czasem nie wiedziałem, ale potem już do tego doszedłem i było inaczej. Czyli co? Czyli na początku przesadza, a potem wiedział, że jak chce chluśnie tylko dwie małpki przed meczem, a nie cztery, to będzie ok. Chodzi ze mną, bo Sławek się już zna, Sławek wie jak gadać z tymi ludźmi i Sławek mnie uczy, dosłownie jak korepetytor, on mi mówi na przykład, dobra, na tym spotkaniu mówimy to, ogramy to, i mówi mi też swoje, wiecie. Czyli on ją tworzy niczym free z tych ludzi w tym projekcie, nie pamiętam jak się nazywa. Zara będzie fajkowe reakcje i tak dalej. Piękna sprawa. Sposoby. Ten świat jest brutalny, naprawdę tutaj. I nie lubię kłamać i manipulować, a tutaj czasem nie trzeba. Jeśli ktoś mówi jedno, a później robi drugie, to trzeba po prostu uważać na takie osoby. Przynajmniej jest szczera z tym, że będzie kłamała w tworzeniu tej gali i manipulowała. Tyle dobrego. I nie chodzi o to, żeby jej nigdy nie ufać, ale żeby mieć ograniczone zaufanie i nie wierzyć na słowo. Tak jak widzisz, świat influencerów to nie tylko śmieszne filmiki w internecie i relacje na Instagramie. Widziałem, że Meduska się bił z tym typem z... Jak to się nazywa? Ja serio mam dziury w głowie, no. To, co dociera do szerokiej publiczności, to najczęściej skrzętnie przygotowana fasada, za którą kryją się biznesy warte miliony. I oczywiście nie ma nic złego w tym, że ktoś monetyzuje swoją popularność i zarabia jako influencer. Pytanie, czy robi to w granicach uczciwości i moralności, czy jednak nie ma to żadnego znaczenia i liczą się wyłącznie zyski? Jeżeli chcesz nagłośnić temat, to zapraszam do oceny filmu i komentowania. Jeżeli też jesteś twórcą internetowym, to tym bardziej warto to zrobić i zastanowić się, czy internet, czyli przestrzeń, w której tworzymy, zmierza we właściwą stronę. Tak naprawdę wszyscy tworzymy polską społeczność internetową, zarówno twórcy, jak i odbiorcy. Dlatego warto nagłaśniać sprawy, które mogą być uznane za niemoralne lub wręcz niekiedy za nielegalne. Się w tym bił. Jeżeli doceniasz działalność kanału i chcesz oglądać jakościowe materiały, to wpadnij na niewiem.pl po swój egzemplarz nowego e-booka lub audiobooka. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.